Jeśli miałbym podsumować to losowanie jednym słowem, to byłoby to słowo zajebiste. Zapraszam, to jest kanał z pierwszej piłki. Zanim zacznę, oczywiście, zachęcam gorąco do subskrybowania kanału z pierwszej piłki. Na samym Euro 2024, które się odbędzie w Niemczech, zagrają aż 24 drużyny, co sprawia, że te eliminacje. Które są, które były dzisiaj rozlosowywane. Z tych 10 grup aż dwie wchodzą bezpośrednio do tych mistrzostw, co daje 20 drużyn. Jedną drużyną oczywiście są Niemcy, którzy wchodzą bez eliminacji, co daje 21 i te trzy drużyny będą walczyły w barażach. W sumie 24 drużyny, bardzo dużo. Czesław Michniewicz zaraz po losowaniu w wywiadzie dla TVP Sport powiedział, można było trafić do trudniejszej grupy, nasza grupa jest atrakcyjna. No, zgadzam się z selekcjonerem. Cezary Kulasz na swoim Twitterze opublikował wpis, na którym napisał, że za nami bardzo dobre losowanie grup eliminacji Mistrzostw Europy i będziemy faworytem grupy E awans pierwszego miejsca, to nasz cel. Mówiąc szczerze, patrząc na naszą grupę, o tej jeszcze nie powiedziałem, a więc jesteśmy w grupie z Czechami, z Albanią, z Wyspami Owczymi i Mołdawią, w grupie pięciodrużynowej, z której wychodzą dwie drużyny, to, mówiąc szczerze, trzeba powiedzieć otwartym tekstem, nie robiąc żadnej presji, że wyjście z tej grupy, to jest, to nie jest cel, to jest oczywistość. Jeżeli nie jesteśmy dziadami, oczywiście. Trzeba też powiedzieć, tak, że nie każdy tak trafiał fantastycznie jak reprezentacja Polski. Dlatego, że wyobraźcie sobie, że Holendrzy też zagrają sobie w grupie z Francją, w grupie B, Włosi zagrają sobie z Anglikami i z Ukrainą w grupie C. Więc to nie jest tak, że każda grupa ma powiedziałbym zdecydowanych faworytów, a reszta to ogórki. Absolutnie nie. Ale też trzeba zwrócić uwagę, że awans bezpośredni dwóch drużyn, szczególnie z tych grup pięciu drużynowych, jednak sprawia, że no ciężko będzie jednak nie awansować jeśli chodzi o sam terminarz wszystko się odbędzie na przestrzeni tylko kilku miesięcy eliminacje zaczną się w marcu 2023 i ostatnie mecze zostaną rozegrane w listopadzie 2023. Baraże są zaplanowane na marzec 2024. Chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, która mnie tutaj chyba w kontekście tych eliminacji zastanawia najbardziej. To jest po pierwsze. To, którzy reprezentanc reprezentanci po Mistrzostwach Świata w Katarze zdecydują się o zakończeniu kariery reprezentacyjnej? Bo zwróćcie uwagę, teraz przytoczę kilka najbardziej oczywistych nazwisk, jeśli chodzi o wiek. Krychowiak w 2024 będzie miał 34 lata, Szczęsny również będzie miał 34 lata, Glik 36. Lewandowski 36. Jeżeli, oczywiście, z tej grupy, tej konkretnej, najbardziej zaawansowanej wiekowo, ja miałbym obstawiać, to myślę, że już Glika na Mistrzostwach Europy 2024 nie zobaczymy i on zakończy re karierę reprezentacyjną już po Mistrzostwach Świata w Katarze. Jeśli oczywiście trzeba byłoby obstawiać dzisiaj, to wydaje się, że Lewandowski dociągnie do Mistrzostwa Europy 2024 i on na nich się pojawi, zastanawiam się, co z krychowiakiem i szczęsnym, bo tamte wypowiedzi bywały różne, szczęsny trochę sugerował um, i że może być różnie, ale zobaczymy, już już tutaj bez spekulacji. W każdym razie ta reprezentacja będzie musiała wyglądać trochę inaczej. Teraz myślę sobie jeszcze w ten sposób. Jeżeli ta kadra najbardziej doświadczonych naszych piłkarzy będzie powoli odchodziła, to daj Bóg, aby młode chłopaki, których mamy, nie łapały kontuzji. Bo ja mam wrażenie na dzisiaj, że naszym największym problemem nie jest to, że nie mamy ludzi, którzy potencjalnie mogliby zastąpić tych naszych weteranów. Tylko ci ludzie, którzy mogliby zastąpić, po prostu są w permanentnym stanie problemów zdrowotnych i to jest największe wyzwanie, myślę, że dla kadry po mistrzostwach świata w Katarze. Zapewne kontrakt Czesława Michniewicza skonstruowany jest w taki sposób, że on już występ jako selekcjoner reprezentacji Polski w eliminacji do mistrzostw Europy 2024 ma. Gwarantowane, musiałaby się stać jakaś absolutna katastrofa, chyba na w Katarze, I, i, i Polacy musieliby po prostu wypaść kompromitująco, aby Kulesza rozważał inne rozwiązanie niż zatrzymanie Michniewicz'a. Więc z tym selekcjonerem, zapewne dalej będziemy kontynuować swoją przygodę z kadrą. Przypominam jeszcze naszą grupę: Polska, Czechy, Albania, Wyspy Owcze, Mołdawia. Wypowiadajcie się wy, czy tak samo jak ja uważacie, że. No to jest mus i po prostu nie ma innego wyjścia niż awans. Czy może upatrujecie e, jakichś problemów z awansem? Zapraszam do dyskusji, komentowania, oczywiście lajkowania i tymczasem fantastycznej niedzieli i kolejnego naszego tygodnia. Trzymajcie się, cześć!